Więc bierzemy się za robotę. Jest za dużo i jest kiepsko brać, bo jest za wysoko. Jeszcze tam schałdowałem, żeby ładnie sobie wjeżdżać i się obracać. No i mamy problem. Ale damy radę. Trochę po skosie ładowanie, ale co zrobię. Czyli ogień. Wiem, że późno już na obornik, ale u nas zawsze tak jest. Wiadomo, że krokodylem jakimś lepiej by się brało, ale to dodatkowy koszt kupienia krokodyla, a tak łyżka, aby najgorzej się dobrać do spodu, a później już po spodzie z lemięszem pięknie idzie, aby się dobrać do spodu. Odkręcam sobie boczki, wtedy lżej się wbija i atakuję. Fajnie, że w oborze da się ładnie nawrócić, to nawrócić, więc fajnie się bierze. Jak tutaj wjeżdżałem, zanim wybrałem sobie do obrócenia, to podnosił się tył, ponieważ było przeciążenie bardzo na przednią oś, pochyło. No i jednak te niecałe 3 tony gnoju ważą. Nie no, może nie 3, ale 2 na pewno. Bo aż piszczała ładowarka. System przeciążeniowy. Tu będzie za wysoko. Ale od dołu, od dołu. Mogę to sobie zwrócić i będę miał niżej, lepiej będzie mi się wbijać. Wcześniej musiałem schałdować, bo nie miałem jak wjeżdżać. Bo korytarz wybrałem taki do przodu, a później musiałem stanąć w poprzek i schałdować. Ciężko ma ładowarka, bo jednak jak częściej się wozi, to jest mniej tego zbitego i lżej dla ładowarki przede wszystkim. Lepiej się wbić, nie trzeba tak wybierać. No ale po co było wozić 2 razy, jak można było raz wybić i od razu na pole, po co to 2 razy przerzucać? No tylko, że teraz jest ciężej. Muszę sobie jeszcze powybierać ładnie. A, muszę pod prawą stronę. Tylko pod prawą. A mamy na lewej. Ale to nic, przerzucimy sobie. Więc tak, siejemy sobie kukurydzę,
Deutsch Farem K420, 112 koni. Z komputerem takim podstawowym, Kongskilde, który pokazuje kilometry na godzinę. Włączy się. Kilometry na godzinę, hektary wszystkie obsiane i hektary bieżące, które można kasować. No i tutaj piszcze, jeśli coś będzie źle z wysiewem, typu zerwie się łańcuch, czy nie będzie coś podawało nasienia, to piszczy jeden z tych czterech, bo to jest czterorządkowy. No i kilometry na godzinę i hektary. I tak to wygląda. Więc tak wygląda siewnik Kongskilde, czterorzędowy, jakiś Dementer, Variosen, cztery rządki z podsiewaczem. Siejemy nawóz Polidrap, chyba tak, w około 200 kilo na hektar. A ja biorę się za uprawę, grano systemem 3-metrowym z wałem Packera i Deutsch Farem 150. Ukurzony wiem, ale było branowane, pierwszy był mocznik branowany i... No i teraz jest uprawa i podkorzeniowo idzie ten Polidap. Więc tak to wygląda wszystko. Więc palimy i jedziemy.